Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, no jak widzicie w końcu udało nam się zebrać wszystkie itemki halloweenowe. Te legendarne powiedzmy. W końcu, bo dopiero mamy drugi dzień eventu tak naprawdę. Ja już dzisiaj rano zebrałem to wszystko, skompletowałem. Zaraz sobie przejdziemy do omówienia, jak to tutaj wszystko wygląda. Moim zdaniem, ile mi to w ogóle zajęło podejść, ile grzybów i tak dalej, ale na wstępie trochę informacji. Wleci ten filmik pewnie znowu jakoś w późniejszej godzinie, powiedzmy jutro, czyli w niedzielę raczej będzie przerwa, no od poniedziałku już raczej wracamy do takiej powiedzmy regularności. To już będzie ostatni film, jeżeli chodzi o ten halloweenowy event. Zrobiłem to, co chciałem tak naprawdę na innych kontach, nie będę na pewno całości kompletował, może sobie tam porobię tylko po to, żeby się przebrać, bo jednak sporo tych epickich itemków leci z tego, no a wiadomo, oprócz tego jeszcze gold i tak dalej, więc bardziej się opłaca robić to, żeby się przebrać, aniżeli szukać tych itemków w sklepie tam zbrojowni czy w gabinecie magii, ale na pewno no kompletować tego nie będę, bo idzie na to naprawdę dużo grzybów i czasu, więc nie ma to najmniejszego sensu. Chciałem to zrobić na Wojowniku, no i zrobiłem, powiedzmy, że dopiąłem swego. Więc tak jak mówię, to już będzie ostatni film z tej aktualizacji halloweenowej, już to powiedzmy zostawiamy za sobą. Druga sprawa, od poniedziałku raczej już, tak jak wspomniałem, zaczną się takie normalne filmy, mamy różne rzeczy do zrobienia, więc po prostu sobie do tego przejdziemy. Dobra, teraz tak, ile zajęło mi prób? A, jeszcze co najważniejsze, zostawcie kciuka w górę i możecie napisać w komentarzu, który z tych wszystkich 12 epików legendarnych wam się najbardziej podoba. Więc tak, ile mi to zajęło podejść? Nie liczyłem dokładnie, około 20, więc no należy liczyć około 20 prób. Kilka powtórek oczywiście miałem, to jakby było logiczne, ale wydaje mi się, że 20 prób to i tak jest dosyć szczęśliwa opcja, że udało się to w ogóle zrobić, że udało się to wszystko zdobyć, bo wiem, że może być tak, bardzo dużo osób zresztą ma takiego pecha z tego, co tam wysyłają screeny i tak dalej, że bardzo dużo osób po prostu potrafi mieć 3 legendarki i może im się powtórzyć na przykład, nie wiem, pierścionek 4 razy, nie, mając tylko 3 itemy, więc u mnie no wydaje mi się, że i tak mi się poszczęściło, z czego jestem bardzo zadowolony tak naprawdę. I tak, ile, no tak jak mówię, około 20 podejść, ile to grzybów wyszło? Wydaje mi się, że jakoś 8500, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiem, że niektórzy się zamykali w 7000, w tysiącach grzybów, z tego co tam pisali i tak dalej, no ale w każdym razie, żeby zdobyć cały ten, powiedzmy, legendarny sedno, to naprawdę dużo tego idzie. Polecam osobom, które chcą to zrobić, a jeszcze nie zaczęły, poczekać, bo jednak bardzo dużo czasu to zajmuje, jakby nie było. Ja tak robiłem to wszystko, te 20 podejść mi zajęło, no wiadomo, że nieraz coś tam sobie robiłem w tle i klikałem tylko tak od czasu do czasu, powiedzmy, i tak dalej, ale około 10 godzin, myślę, takiego siedzenia i robienia tego mi to zajęło, więc no to jest naprawdę sporo, dlatego że teraz mamy event golda, więc jakby no lepiej te 10 godzin poświęcić na wartę, no a później sobie przejść od razu do robienia tego już w przyszłym tygodniu, nie, gdzie po prostu eventu golda nie będzie. Ja to zrobiłem, no bo raczej jestem taki, powiedzmy, niecierpliwy, więc już chciałem mieć to z głowy. No i tak jak mówię, no około 20 podejść tutaj do tego lożku, czyli wyszło nam około tutaj właśnie 8500 grzybów, mniej więcej coś w tym stylu, no bo wiadomo, no jedne rany trwały tam, musieliśmy się odrodzić załóżmy 6 razy, w innych 8, więc to jakby ciężko tak ocenić mniej więcej, ile to było. No i tak, no teraz mam zamknięte, bo mam warte, ale to nieistotne. Okej, co tutaj więcej, jeżeli chodzi o te epiki? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam wygląd, to nie są one wybitne. Najbardziej mi się podobała tarcza i tak naprawdę ją chciałem najbardziej zdobyć. Mieczyk, prawdę mówiąc, w ogóle jeżeli chodzi o te bronie, to najbardziej mi się podoba różdżka, jest taka, można powiedzieć, no ładna, po prostu jest ładna. Ten tutaj miecz dla wojownika w tej skale, no jest taki średni, łuk tak samo jest taki średni. Generalnie powiem tak, jak tutaj wejdziemy na siebie, to lewa strona, czyli tutaj hełm, tutaj ta klata, rękawice i buty są dosyć średnie i wyglądają no dosyć słabo, moim zdaniem. Broń, jeżeli chodzi, tak jak już wspomniałem o bronie, no to jednak ten wojownik taki nie jest zły, jeżeli to zestawimy z tą tarczą, to jakoś to wygląda, ale mimo wszystko różdżka maga mi się podoba najbardziej. Tarcza jest w ogóle kozak, bo wydaje mi się, że jest taka, powiedzmy, unikalna, więc w sensie tak po prostu się wyróżnia, więc wydaje mi się, że jest ładna. No i tutaj ta prawa strona, no to tak w sumie wszystko jest ładne, nie? Ten wisiorek taki troszkę, powiedzmy,
troszkę średniawy, nazwijmy to, ale tutaj mimo wszystko widzicie, to wszystko jest, ta cała prawa strona jest po prostu nawet w miarę, więc no lewa słaba, tutaj prawa ok, tarcza ok, tak jak zresztą powiedziałem. I teraz tak, itemki dają około 30 statystyk więcej aniżeli normalny epicki item na tym levelu, więc o, na przykład tutaj mamy porównanie, tutaj minus 20 średnich, chociaż nie, poczekajcie, powiedzmy o, tutaj minus 14 średnich i 35 na broni. Ta broń jest dzisiaj, ta broń jest wiadomo, no ta legendarna, więc tak właśnie było, że dawało mi około tam 20 średnich, coś takiego na plus mojej starej broni, no i jeszcze właśnie te legendarne dają około 30-35 statystyk więcej, aniżeli te epiki, powiedzmy zwykłe. Więc co, no jest taki powiedzmy zapas na kilka leveli, czy tam nawet około 10 leveli, gdzie nie musimy się po prostu przebierać i dopiero jak dojdziemy do tych 10 leveli do przodu, czy tam no może 8, coś w tym stylu, nie wiem teraz dokładnie, to dopiero zaczniemy dostawać epiki zwykłe, takie jak te legendarne, więc no jakiś tam powiedzmy zapasik jest. Co tutaj mogę więcej powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o te itemki, no bo mówię, odcinek dzisiaj krótszy, głównie się skupimy na tych itemach, no tak naprawdę więcej nic, no udało nam się zdobyć wszystko dosyć szczęśliwie, bo tak jak wam mówiłem na odcinku wczorajszym, ja będę chciał, nie chciałem w ogóle zdobywać tutaj broni dla maga, ani dla zwiadowcy, bo są one po prostu zbędne, no i tak ich nie używamy, używamy tylko tego, co mamy na sobie, natomiast no udało się, tak, udało się, no bo mimo wszystko tutaj nam wyleciały jeszcze oprócz naszej broni jeszcze dwie bronie, po wrzuceniu do kibla raz nam się pojawił łuk, a za drugim razem rózga, albo tam na odwrót, no to akurat nie jest istotne. W każdym razie no dosyć nam się przyfarciło, bo mogło być tak, że na przykład jak wrzuciliśmy tą drugą broń do kibla, to mogła nam polecieć na przykład drugi raz rózga, nie? I wtedy byśmy nie mieli łuku. No ale mimo wszystko przyfarciło się. Oprócz tego tak naprawdę no ostatnie 4 itemki w jakieś 6 albo 7 prób dostałem, więc też no mówię, no szczęście było dosyć duże. Co tutaj więcej mogę powiedzieć? No jeżeli chodzi o same itemy, to już chyba tyle. O same odcinki z lochu to macie pierwszy odcinek, który był wrzucony 2 dni temu, gdzie pierwszy raz przechodziliśmy ten loch, pokazywałem co jak wczoraj, wrzuciłem taki film, gdzie też go przechodziłem i przy okazji mówiłem tam jakieś moje powiedzmy taktyki, nazwijmy to, jak ja to przechodzę i jak po prostu najlepiej. Też w tamtym odcinku mówiłem, dlaczego niektórzy tutaj nie mogą wejść. To jeszcze tylko przypomnę, że trzeba mieć 50 level i nie można robić misji ani warty i wtedy można tutaj sobie po prostu wejść. Teraz jak widzicie mam wartę, więc mam po prostu zamknięte. No i tak, jeżeli tego nie macie, a gracie na, nie wiem, na telefonie, no to musisz zaktualizować aplikację, no to wiadomo, takie rzeczy logiczne, ale to zapraszam do wczorajszego filmu, tam takie właśnie kwestie poruszałem. Kolejna sprawa już typowo dla wojownika, powiedzmy, no troszkę golda sobie nafarmiliśmy mimo wszystko, mamy jak widzicie 5500 ponad, 5600 już wbija niedługo, tutaj mamy 3500 ponad, na razie lecimy w tą siłę non stop. Tutaj jeżeli chodzi o ulepszenia, to troszkę straciłem, bo miałem broń razy 10 i wszystko razy 9, no a teraz jak widzicie mam tutaj parę razy 8, jeden nawet razy 7, no muszę tego kamienia sobie odrobić i wtedy to poulepszać tak jak było, ale to już jest secik na kilka ładnych leveli. Jak możemy spojrzeć tutaj na tle serwera, to jeszcze szybko wspomnę, no Pikachu prawie level do nas zaczął tracić, tu w ogóle jeszcze dzisiaj sobie wejdę tutaj w walki, udało nam się pokonać, a w ogóle zanim do tego przejdę jeszcze, mam już cały kompletny set, ten maksymalny powiedzmy, czyli te maksy po prostu na runach, jak widzicie tutaj mi się udało zdobyć tą łączną odporność 25% razy 3, tutaj mamy 15% punkty życia, tutaj mamy 10% PD, 50% gold, 50% artefakty i ulepszone jakoś 5, niestety broń była bardzo pechowa. No broni mi chyba z 6 poleciało, w ogóle z tych wszystkich ranów poleciało mi około chyba jakoś, nie wiem, z 20 broni nawet, w tym chyba z 6 było na 59%, żadna nie była niestety na 60, wiadomo, że to są detale, no ale jak już się chce mieć taki komplet, no to wypadałoby te 60% mieć, no ale cierpliwie sobie czekam i po prostu w końcu ta broń mi wypadnie, no ten 1% różnicy jakiejś ogromnej nie robi. Dzięki temu, że się zaopatrzyliśmy w tą łączną odporność, myślę, że głównie tutaj przeważyło to, powiedzmy, udało nam się pokonać tutaj tego węża Midgardu, no bo on wiadomo bije tam jakąś
jakimś żywiołem, z tego co kojarzę, więc no po prostu na pewno to nam pomogło, że on nam bił mniej i dzięki temu sobie pokonaliśmy. Od razu możecie zobaczyć, jak wygląda ta tarcza w walce, jak wygląda ten miecz. No animacje nie są jakieś, nie wiem, ta tarcza taka rozpikselowana, jak jej używamy, ten miecz też tak dziwnie bije, no ale, no, ale powiedzmy trudno się mówi. No tak jak mówię, no te legendarne itemy z wyglądu no nie są faktycznie legendarne. Ten wygląd mógłby być ładniejszy, żeby większą ilość graczy zachęcić do zdobycia ich. Więc tak, tego węża pokonaliśmy i tak jak mówię, 382 level, Tracer tutaj 382, prawie pół, więc się zbliżyliśmy, jeżeli chodzi o Tracera właśnie, no już mamy ten sam level, po prostu Pikachu 381, on tutaj jeszcze nic nie robił w tym nowym lochu, więc podejrzewam, że dopiero wszystko przed nim. Ice Ghost 380, Netratox też 380, prawie 381, no oni już tutaj troszkę tych itemków mają z tego co widzę, więc po prostu tak to wygląda. I chyba tyle. Wydaje mi się, że to tyle. Zdobyliśmy te wszystkie itemki, jestem zadowolony. Ten jeden loch pokonaliśmy. Jeszcze tam z dwa czy trzy tornadka sobie machnąłem, pyknęło nam 700 tylko po to, żeby właśnie ten level dobić. No i jeszcze dzisiaj mam do zrobienia awkę i tak dalej, więc jeszcze troszkę się tutaj powiedzmy wzmocnimy. Więc okej, to tak kwestia informacyjnie. Podejrzewam, że tak jak mówię, miałem dosyć duże szczęście, że jeżeli ktoś chce zdobyć te wszystkie legendarne itemy, no to będzie musiał tych grzybów wydać więcej. Ale tak jak mówię, bywały też osoby, które dawały 7000, już wszystko zdobyły, kwestia po prostu szczęścia. Też wydaje mi się, że no zależy tam od charakteru, ale na przykład dla mnie, jeżeli jestem wojownikiem, to ten łuk i ta rózga w ogóle by mi nie były potrzebne, więc jeżeli bym ich nie miał, to nawet bym się nie starał ich zdobywać, no ale wiadomo, są też takie osoby, które chcą po prostu dla samego faktu posiadania wszystkie te itemki sobie ogarnąć, więc okej, to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, tak jak mówię, krótszy odcinek i już ostatni odcinek z eventu halloweenowego, niedziela, przerwa, od poniedziałku sobie wracamy. W poniedziałek prawdopodobnie będzie film o Awatarze z małą niespodzianką dla was, więc też zachęcam do wbicia. No i później jakieś tam rzeczy pewnie będziemy mieli do ogarniania. Troszkę tutaj mam właśnie do roboty, więc zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Więc tak, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie lajka, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu lub opisie. I dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!